Dzisiejsze otwarcie galerii szlachciców i dziadów noworocznych jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców Żywiecczyzny. Przynajmniej ja to tak odbieram, dlatego że z jednej strony pokazuje nam, jak prężna jest tradycja dziadów, zwłaszcza dzisiaj, w momencie, kiedy dziady zostały w 2016 roku wpisane na Krajową Listę Chroniącą Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. Ta tradycja właśnie jest żywa, jest dynamiczna, podlega transformacjom, a z drugiej strony pozwala wszystkim gościom, którzy do nas przyjeżdżają, zobaczyć, jak te grupy kolędowały, jak kolędują, jak wyglądają w dniu dzisiejszym i na ile jest to tradycja dla nas reprezentatywna, na ile jest ważna, a w galerii możemy też spróbować, oglądając ekspozycję i wczytując się w teksty przygotowane przez etnografów, możemy próbować zrozumieć, o co w tej tradycji chodzi, dlaczego ona jest taka ważna, że aż została wpisana na Krajową Listę. I czy możemy z niej czerpać z przeszłości, z życia naszych dziadów, przodków, prapraprzodków, czy możemy czerpać na dzisiaj? Czy mamy tam coś tak ważnego i tak uniwersalnego, że jest to aktualne zawsze?